A ja się nazywam Wojciech Szeląg, też pochodzę z nadmorza i zapraszam Państwa na uroczystość wręczenia nagrody króla Eryka Pomorskiego. Jesteśmy na dziedzińcu zamku zbudowanego w Darłowie w połowie XIV wieku, co potwierdza stosowny napis. Nie ten Izba Tortur, tylko ten wyżej. Tutaj właśnie w 1382 roku urodził się książę z zachodniopomorskiej dynastii Gryfitów. Gryfici mają za swój symbol gryfa tego czerwonego, którego widzimy, bo on wciąż jest, to ten drugi z lewej, on wciąż jest w herbie województwa zachodniopomorskiego, jest wciąż obecny. Pół orzeł, pół lew. I tu właśnie urodził się książę Eryk, który w wieku zaledwie 14 lat został koronowany na króla trzech królestw. To było związane z unią zawartą w szwedzkim Kalmarze, czyli jako król Eryk Pomorski przez 4 dekady władał całą północną Europą, Danią, Norwegią, Szwecją, dzisiejszą Finlandią, Islandią oraz fragmentami Niemiec, Wielkiej Brytanii, a nawet, uwaga, Rosji. Król Eryk Pomorski planował Unię zwładaną przez Władysława Jagiełłę wówczas Unią Polsko-Litewską. Gdyby te plany doszły do skutku, duża część Europy byłaby zjednoczona, byłaby Unią 6 wieków przed powstaniem Unii Europejskiej. Skandynawsko-pomorski władca wierzył w międzynarodowe prawo, pakty, układy, rozmowy. Dlatego jest doskonałym patronem dla współczesnych idei jednoczenia Europy i właśnie dlatego jest patronem tej nagrody. Przyznawana jest za szczególne zasługi dla pokoju, pojednania i jednoczenia Europy. Przypomnę, że w roku ubiegłym podczas pierwszej edycji nagrodę otrzymał pan premier Jerzy Buzek. Bardzo serdecznie pozdrawiamy pana profesora. Witam bardzo serdecznie znamienitych gości. Jest z nami pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Jest z nami dwukrotny premier Republiki Włoch, były przewodniczący Komisji Europejskiej Romano Prodi. Dziękujemy za pana obecność. Jest z nami pan ambasador Królestwa Danii, pan Ole Toft. Witamy. Jest z nami pan ambasador Królestwa Norwegii, Øystein Bø. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie marszałka województwa zachodniopomorskiego, pana Olgierda Geblewicza z małżonką, jednocześnie szefa kapituły. Witamy pana burmistrza Darłowa, pana Arkadiusza Klimowicza z małżonką. Witamy pana redaktora Adama Michnika, który jest duchem tej nagrody, członkiem kapituły. Witamy serdecznie. Witamy przedstawicieli Fundacji Króla Eryka Pomorskiego. Witamy parlamentarzystów, przedstawicieli Sejmu i Senatu. Wszystkich gości, przyjaciół nagrody. No i oczywiście witamy wszystkich, którzy są z nami dzięki transmisji telewizyjnej w TVP Info i nie tylko, jak słyszymy. Witamy Państwa. Proszę Państwa, w tym roku obchodzimy dwie ważne rocznice. 20. rocznicę wejścia do Unii Europejskiej, wejścia Polski do Unii Europejskiej, 25. rocznicę przystąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego. Z tego tytułu kapituła postanowiła przyznać w tym roku, w tej edycji, dwie nagrody. Pierwszą z nich otrzymuje pan przewodniczący Komisji Europejskiej, pan premier Romano Prodi.
A o laudację, o wygłoszenie laudacji poproszę pana Krzysztofa Zanussiego, wybitnego reżysera, legendę polskiej kinematografii. Prosimy. Panowie prezydenci, szanowni państwo, większość mojego zawodowego życia poświęciłem muzie, która jest zaledwie stuletnia, więc strasznie młoda na Olimpie, ale wśród jej antenatów są twórcy sztuki narracji, więc ja do ich spuścizny się odwołam i opowiem państwu historię pewnego chłopca z małego włoskiego miasteczka. Ojciec tego chłopca jako pierwszy w rodzinie kończy szkołę i wartość nauki zaszczepia dziewięciorgu swoich dzieci. Kiedy w domu brakuje pieniędzy na opał, rodzice ogrzewają tylko jeden pokój z jednym dużym stołem. Przy tym stole zasiada rodzeństwo, uczniowie i studenci, wspólnie odrabiając lekcje i przygotowując się do następnego dnia w szkole i na uniwersytecie. Przy tym stole zadawanie pytań, próby odpowiedzi, wspólne dyskusje są czymś naturalnym. Jeden z młodszych uczniów dopytuje się, jak działa zasada kupna i sprzedaży. I coraz wyraźniej widać, że zaczęta się interesować ekonomią. Na imię ma Romano. Romano kończy z wyróżnieniem studia prawnicze na katolickim Uniwersytecie w Mediolanie. Zaczyna się angażować politycznie. Wstępuje do chrześcijańskiej demokracji. Zostaje radnym miasta w Reggio Emilia. Szybko jednak rezygnuje z tej funkcji, wybiera naukę. Otrzymuje posadę asystenta na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Bolonii. Jego badania naukowe koncentrują się przede wszystkim na kwestiach związanych z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości i dynamiką różnych modeli kapitalizmu. W 1966 roku zostaje mianowany profesorem, ostatecznie profesorem zwyczajnym zostaje w 1971 w dziedzinie ekonomii i polityki przemysłowej. W listopadzie 1978 roku Romano decyduje się wrócić do działalności politycznej, ale już nie lokalnej. Obejmuje urząd ministra przemysłu, handlu i rzemiosła w rządzie Giulio Andreottiego. W 1995 roku inicjuje powołanie centrolewicowej koalicji pod nazwą Drzewo Oliwne. Sojusz ten zwycięża w wyborach parlamentarnych w 1996 roku, a 17 maja 1996 Romano obejmuje urząd premiera Włoch. Pełniąc tę funkcję osiąga między innymi cel wprowadzania Włoch do grupy wiodących, przystępuje do strefy euro i dokonuje silnego wzmocnienia finansów publicznych. Dlaczego drzewo oliwne? Ponieważ drzewo oliwne jest mocne, odpowiada Romano, odporne, dobrze zakorzenione w swojej ziemi. Wybraliśmy ten symbol, ponieważ do tej pory jedynym drzewem we włoskiej polityce był dąb. A obok niego potrzebowaliśmy innej rośliny politycznej, aby pokazać, że różnorodność, zgodna różnica to bogactwo, którym należy się dzielić. Sposób myślenia o różnorodności jako bogactwie, którym należy się dzielić, będzie przyświecał podczas pełnienia najtrudniejszej misji przewodniczącego Komisji Unii Europejskiej. Urząd ten Renato Prodi obejmuje w 1999 roku. A kilka dni wcześniej premier Polski Jerzy Buzek, zeszłoroczny laureat Nagrody Króla Ryka Pomorskiego i prezydent Kwaśniewski składają kontrasygnatę pod aktem ratyfikacyjnym Traktatu Północnoatlantyckiego NATO. Polska, Czechy i Węgry zostają członkami sojuszu. Ale o członkostwie w Unii Europejskiej Polacy ciągle tylko marzą. Pamiętam uczucie frustracji, które towarzyszyło tamtym czasom. Myśleliśmy, że oni tylko udają, że chcą nas przyjąć. Takie myślenie zawładnęło z nami szczególnie po referendum w Irlandii, gdy Irlandczycy nie zgodzili się na projekt rozszerzenia Unii. Tymczasem Romano Prodi konsekwentnie kieruje pracą Komisji Europejskiej, aby wcielić w życie nasze marzenie Polaków.
Porażka referendum w Irlandii wcale go nie zniechęca i historia przyznaje rację optymizmowi, z którego Romano słynie, bo już w kolejnym roku Irlandczycy dają się przekonać, głosują za rozszerzeniem. Niecałe dwa lata później 9 innych krajów środkowej Europy stało się członkami Unii Europejskiej. Historia Romano Prodiego to historia wybitnego polityka, który w swojej ojczyźnie potrafi połączyć chrześcijańską tradycję z lewicową formułą postępu. To historia wspaniałego Europejczyka, który konsekwentną pracą i uporem i optymizmem potrafi sprawić, że największy polityczny projekt w historii ludzkości, czyli Unia Europejska, obejmuje swoim zasięgiem 25 krajów naszego kontynentu i ten projekt stał się faktem. A to wreszcie historia ojca i męża, który zawsze pamiętał o kwiatach dla swojej żony. Panie prezydencie, żeby jak najszybciej dojechać do Darłowa, przyleciał pan do Berlina i przypuszczam, że jadąc z lotniska Berlin-Brandenburg do Darłowa, nie zauważył pan, gdy minął polsko-niemiecką granicę. Mam nadzieję, że niedługo w taki sam sposób będziemy mijali granicę z Ukrainą. Panie prezydencie, dziękujemy za wszystko, co pan dla nas, Europejczyków, zrobił. Zapraszamy na scenę laureata, pana Romano Prodiego. Zapraszam też pana Olgierda Gablewicza, przewodniczącego kapitułu nagrody i burmistrza Darłowa, pana Arkadiusza Klimowicza. Nastąpi ceremonia wręczenia medalu i pamiątkowego dyplomu. Przygotowałam się, ma dopo ale la commovente po tej wzruszającej prezentacji pana Zanussiego chciałbym powiedzieć live, perché per me è ponieważ un momento di grande emozione, dla mnie to jest ogromnie wzruszający moment. Vera e profonda. E vorrei che chciałbym, żebyśmy razem pomyśleli, w jaki sposób, żebyśmy pomyśleli o przeszłości i o przyszłości. Pan Zanussi przypomniał mi historię mojej rodziny. Przypomniał, w jaki sposób można się przekształcić w życiu i osiągnąć cele, che non si erano nemmeno pensati. O których nawet nie pomyśleliśmy. E credo che myślę, io proprio rispondendo alle sue parole, że odpowiadając na pana słowa, ho imparato la politica vivendo in famiglia, ottavo di nove figli e dovendo restare al mio posto in ogni momento. Że pomyślałem o tej polityce, o tym, jak ktoś miał 8 dzieci i powinien być teraz na moim miejscu. Polityka vuol dire convivere. Co oznacza polityka? Polityka to wspólne życie. Fare valere i propri diritti, ma anche
działanie według praw, ale także znajomość swoich ograniczeń. E mi sono posto i postawiłem się da studioso e da politico, jako naukowiec i jako polityk. Come sarà possibile i zastanowiłem się educare la fratellanza, w jaki sposób wykształcić, nauczyć un mondo di figli unici. Braterstwa ludzi. Un mondo di figli unici in cui tutta l'Europa ormai ludzi, è un mondo di figli unici. Ludzi, braci, którzy, a dzisiaj Europa jest światem braci. E allora dobbiamo ancora di più. Musimy robić więcej. Esercitare musimy i rapporti della società. Ćwiczyć nasze relacje w społeczeństwie. Unire insieme i giovani. Musimy się zjednoczyć ludzi młodych, che vivono soli con il loro telefonino. Którzy żyją w samotności razem ze swoimi telefonami. Un compito politico nuovo. To jest nowe zadanie polityczne. Un compito to di fronte zadanie, a cui non siamo ancora in grado i, di porci. I którego jeszcze nie jesteśmy w stanie objąć. Ecco, questo è to jest il compito dell'Europa. Zadanie Europy. Fare di tanti figli unici to una famiglia. Zjednoczenie wszystkich braci i zrobienie z nich jednej rodziny. Abbiamo fatto tanto in passato. Zrobiliśmy bardzo dużo w przeszłości. Ma abbiamo ancora da fare tanto. Ale musimy jeszcze zrobić bardzo dużo w przyszłości. E soprattutto deve essere la famiglia. Przede wszystkim to musi być rodzina. Che insieme fa le cose. Która razem robi rzeczy. Che i singoli paesi europei avevano fatti da soli in passato. To co kiedyś pojedyncze państwa europejskie robiły samodzielnie, to co robiły samodzielnie w przeszłości. Dobbiamo essere di nuovo. Musimy na nowo i leader nella scienza medica, być liderami, jeżeli chodzi o medycynę, nella coscienza dell'uomo, jeżeli chodzi o świadomość, o ludzkość. Dobbiamo essere di nuovo i leader. Musimy być na nowo przywódcami, liderami dello stato sociale che abbiamo insegnato a tutti, socjalnego, e che abbiamo dimenticato negli ultimi którego, tempi. Które wszyscy znaliśmy i o którym zapomnieliśmy w ostatnich latach. Oggi la mia famiglia non mi avrei, non dzisiaj mi avrebbe mai potuto fare studiare. Moja rodzina, moja sytuacja rodzinna nie pozwoliłaby mi się wykształcić. Qualcuno in Italia dice che sarebbe niektórzy stato meglio. Powiedzieliby we Włoszech, że może by było lepiej. Ma così. Ale è la vita. Ale takie jest życie. E dobbiamo davvero naprawdę musimy avere dei grandi progetti insieme. Mieć ogromne projekty i prowadzić je razem. Tutte le nuove cose stanno musimy venendo dagli Stati Uniti e dalla Cina. Wszystkie nowe rzeczy pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, wszelkie nowości i z Chin. Abbiamo di fronte a noi un intero panorama nelle nostre mani. Całą panoramę, która jest w naszych rękach. Dall'energia pulita del nuovo nucleare. Począwszy od czystej energii, nowej energii nuclearnej. Alla sviluppo delle nuove tecnologie. Po rozwój nowych technologii. Dell'intelligenza artificiale e della scienza. Sztucznej inteligencji oraz nauki. Non voglio fare l'elenco dei nuovi compiti. Nie chciałbym tutaj robić teraz listy nowych zadań. Voglio solo dire che chciałbym è jedynie nostro dovere, że naszym, tym, co musimy zrobić, unirci in un nuovo jest stato sociale, zjednoczenie się w nowym państwie socjalnym e insieme percorrere i la barriera della scienza. Razem przekroczyć barierę nauki. Quindi un grande compito, to jest ogromne zadanie, da fare insieme, które powinniśmy zrobić razem. Dal Baltico al Mediterraneo. Począwszy od Morza Bałtyckiego po Morze Śródziemne. E dall'Atlantico all'Ucraina. Począwszy od Atlantyku po Ukrainę. Io vi ringrazio dell'affetto. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, z całego serca. E vi assicuro che i zapewniam was, non dimenticherò mai la giornata di oggi. Nigdy nie zapomnę dzisiejszego grazie dnia. Grazie, bardzo, bardzo grazie. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy nagrody. Ja nie uzgadniałem tego z organizatorami, ale chyba mogę powiedzieć, nawiązując do słów pana Krzysztofa Zanussiego,
że to jest taka nagroda tego rodzaju, że kiedy przyjdzie ten dzień, że Ukraina dołączy do Unii Europejskiej, to na pewno ci, którzy to sprawią, mogą liczyć na tę nagrodę, ta nagroda na Państwa czeka. Drugim nagrodzonym w tym roku, drugą osobą nagrodzoną Nagrodą Króla Eryka Pomorskiego jest pan prezydent Aleksander Kwaśniewski. Brawa dla pana prezydenta. A o wygłoszenie laudacji poproszę wybitnego aktora filmowego i teatralnego pana Daniela Olbrychskiego. Zapraszam na scenę. Szanowni panowie prezydenci, drodzy goście. Zamierzałem zacząć opowieść o pewnym chłopcu z małego polskiego miasteczka, oddalonego niespełna 60 kilometrów od Darłowa. Ale skoro Krzysztof Zanussi już tę frazę i opowieść wykorzystał, to opowiem Państwu historię o pewnym członku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I o tym, co Polska mu zawdzięcza. Akcentuję członka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej celowo po to, aby uzmysłowić wszystkim młodym ludziom, którzy nas oglądają, jak zagmatwane i zaskakujące potrafią być historie polskich polityków i polskiej polityki. A historia Aleksandra Kwaśniewskiego jest szczególnie jaskrawym dowodem na to, że w Polsce wszystko jest możliwe. Nawet, jak lubi powtarzać mój kolega z liceum Adam Michnik, zmiany na lepsze. Aleksander Kwaśniewski w 1989 roku jako członek PZPR zasiadał przy okrągłym stole w Pałacu Namiestnikowskim. Podczas tych obrad zapadła decyzja o pierwszych częściowo wolnych wyborach do Sejmu, a on sam rzucił opozycyjnej stronie propozycję całkowicie wolnych wyborów do Senatu. W wyniku tej propozycji Polska Zjednoczona Partia Robotnicza przegrała wybory do Senatu stosunkiem głosów 99-1. Pół roku później Polska Zjednoczona Partia Robotnicza podczas 11. ostatniego swojego zjazdu wyprowadza sztandar partii, której Aleksander Kwaśniewski był wschodzącą gwiazdą i najlepiej zapowiadającym się liderem. Pamiętam wieczór wyborczy 19 listopada 1995 roku bardzo dobrze. Pamiętam, że TVP, która transmitowała wieczór wyborczy, zamknęła program, kiedy Lech Wałęsa wygrywał z minimalną przewagą. Rano okazało się, że przegrał. Polacy kładli się spać z prezydentem Wałęsą, a obudzili się z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Pamiętam bardzo ostry podział, jaki się wtedy wśród Polaków zarysował. Spora część była przekonana, że to jest koniec naszych aspiracji do Unii Europejskiej, NATO, do Zachodu. Z prezydentem postkomunistą skręcimy na wschód. Od 1992 roku kwestia członkostwa Polski w NATO stanowiła oficjalny cel polskiej dyplomacji.
Jednak długo napotykała opór nie tylko ze strony Rosji, ale również z różnych środowisk na Zachodzie i w samej Polsce. Polityczne środowisko Aleksandra Kwaśniewskiego, które wówczas rządziło krajem, czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej, popierało koncepcję finlandyzacji, która oznaczała jakiś rodzaj neutralności. Aleksander Kwaśniewski dość szybko przekonał swoich kolegów z SLD, że to błędne myślenie. Nieocenioną rolę spełnił Jan Nowak-Jeziorański, który już pogodził się z prezydencką wygraną postkomunisty. Problem z przystąpieniem Polski do NATO polegał głównie na tym, że Amerykanie obiecali Gorbaczowowi i Szewardnadzemu, że NATO nie dojdzie dalej niż na granicę z Odrą, czyli do wschodnich Niemiec. Szczęście polegało zaś na tym, że państwo, któremu to obiecali, czyli Związek Radziecki, w 1991 roku przestało istnieć. I to był bardzo silny argument, bo zobowiązanie wobec państwa, które nie istnieje, nie jest wiążące. Aleksander Kwaśniewski kilkakrotnie rozmawiał na temat naszego członkostwa w NATO z Borysem Jelcynem. Ten tak opisał jedno z nich. Na co wam NATO? Ja wam daję wszystkie gwarancje bezpieczeństwa, tylko nie idźcie do NATO. Kwaśniewski szuka argumentu i w końcu mówi. Borysie Nikołajewiczu, jakie macie stosunki z Wielką Brytanią? Odliczne, odpowiada Jelcyn. A z Niemcami, dopytuje Kwaśniewski, bardzo dobre. A z Włochami, ciągnie, prekrasne, znakomite, stwierdza Jelcyn. A z Polską, Węgrami, Czechami, no... Plechie, patamu, że wy chcecie w NATO. A czy zauważyliście, że wszystkie kraje, z którymi macie znakomite stosunki, są w NATO? Gwarantuję ci, że jak Polska wejdzie do NATO, to nasze stosunki też będą świetne. Dwa lata później Polska, Czechy i Węgry stały się członkami NATO. Mogliśmy nareszcie poczuć się bezpiecznie. Podobnie przecież było z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Pamiętam, jak drżeliśmy wszyscy o frekwencję w referendum unijnym. Baliśmy się, że nie przekroczy 50% i nie będzie wiążące. Prezydent Kwaśniewski z obecnym tu Romano Prodim jeździli po Polsce i agitowali za naszym przystąpieniem do Unii Europejskiej i wspólnie pracowali nad frekwencją. Udało się. Ja pamiętam, że z Donaldem Tuskiem również na platformie jakiejś ciężarówki na krakowskim przedmieściu przed tysiącami już warszawiaków, żeśmy agitowali. Ja nawet palnąłem wtedy taki wierszyk, który Donald mi potem zabrał do dalszych agitacji. Coś na kształt roty. Nie będzie leper pluł nam w twarz. Niech nie tumani ryzyk, a liga rodzin, ojcze nasz, niech sobą się zawstydzi. Karol Wojtyła wskazał próg, który mamy przestąpić, tak nam dopomóż Bóg do Europy wstąpić. Udało się.
Przywołuję te rozmowy i fakty, aby przypomnieć nam wszystkim, jak trudne one były, jakiej delikatności wyczucia, ale i poczucia humoru wymagało, aby osiągnąć wówczas nasze strategiczne cele polityki zagranicznej, a które dziś wydają się takie oczywiste. Tymczasem prawda jest taka, że nic nie jest oczywiste. Dobrostan i pokój w Unii Europejskiej nie jest dany raz na zawsze. Dziś wyraźnie widzimy, że trzeba o to dbać i nieustająco nad naszym bezpieczeństwem i dobrobytem pracować. Panie prezydencie, dziękujemy za pańską tytaniczną pracę i liczymy, że będzie pan nadal razem z nami pracował. Jeszcze parę słów osobistych, wydaje mi się dość ważnych. W XIX wieku wybitny polityk, być może jeden z ważniejszych polityków w historii cywilizacji, Otto Bismarck, powiedział, był: Polaków nie należy podbijać, żadnych zaborów, okupacji. Należy dać im wolność, a wtedy się sami pozżerają. Wielki Cyprian Kamil Norwid w jednym ze swoich listów napisał, był: pochodzimy ze społeczeństwa jedynego na globie, w którym nie ma jednego czemkolwiek bądź wyższego obywatela, który by od swoich rodaków zelżonym, oplutym, ba nawet pobitym nie był. Pamiętamy chocholi taniec Wyspiańskiego. Okrągły stół, którego współtwórcy siedzą tu przed wami. Pan, panie prezydencie i drogi kolego Adamie. To jedna z ważniejszych dat w historii Polski, a obecność tutaj Aleksandra Kwaśniewskiego, najlepszego prezydenta w ostatnim 35-leciu i jednego z najwybitniejszych Polaków, nie tylko mojego pokolenia, Adama Michnika, siedzących razem, zaprzecza teoriom Bismarcka, Cypriana Kamila Norwida i chocholego tańca Wyspiańskiego. Oby tak było. Dziękuję. Zapraszam pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na scenę. Zapraszam też pana przewodniczącego kapitułu nagrody, pana Olgierda Geblewicza oraz starostę sławińskiego, pana Wojciecha Wiśniowskiego. Proszę o wręczenie medalu pamiątkowego dyplomu. Kochany Romano, trudno ukryć wzruszenie, bo powodów jest bardzo wiele. Przede wszystkim ta laudacja Daniela Olbrychskiego. Bałem się, że jak mi zaczął wypominać PZPR, pójdzie to w inną stronę, ale
ale poszło we właściwą, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Było to piękne i wzruszające. Ale również odczuwam to wzruszenie, bo to się dzieje tak blisko tej mojej małej ojczyzny. 60 kilometrów. Białogard jest niedaleko, a ja w Białogardzie chodziłem do liceum imienia Bogusława X. To był książę pomorski, syn Eryka II. Jak przeczytałem sobie teraz niedawno, nie wiadomo dokładnie, gdzie się urodził, ale jest duże prawdopodobieństwo, że się urodził w Darłowie. Więc urodził się tutaj. I fakt, że otrzymuje nagrodę króla Eryka, czyli człowieka, który wiele, wiele set lat temu już myślał o tej wspólnej Europie, jest kolejnym powodem wzruszenia. Darłowo, proszę Państwa, parę lat mnie tu nie było, ale jest dla mnie takim widomym znakiem, że poszliśmy właściwą drogą, że ta decyzja sprzed 20 lat, żeby Polska była w Unii Europejskiej, przynosi dzisiaj piękne owoce. Darłowo jest świetne i to, że mogę tę nagrodę otrzymać tutaj, to jest radość i dziękuję panu burmistrzowi i dziękuję wszystkim darłowianom, także panu za znakomitą muzykę. W ogóle dobra ziemia, zobaczcie, ilu wspaniałych ludzi wydała. Dziękujemy im, bo wpisali się w ten europejski projekt znakomicie. I odczułam to wzruszenie również dlatego, że to była trudna droga i musieliśmy mieć na niej sojuszników i przyjaciół. I takim niezawodnym przyjacielem był Romano Prodi. I jako premier Włoch, i jako przewodniczący Komisji Europejskiej, z tym swoim właśnie wrodzonym optymizmem, a jednocześnie mądrością, pracowitością i umiejętnością pozyskiwania ludzi. On budował zawsze mosty. On nigdy tych mostów nie burzył, nie podpalał, a miał tu też swoje włoskie doświadczenia, bo tam też różnie z tymi mostami bywało. Także Romano, gratuluję Ci i nagrody i raz jeszcze dziękuję za wszystko, co i dla Polski, i dla innych krajów członkowskich uczyniłeś, co uczyniłeś dla Europy. Proszę Państwa, nagrodziliście wspaniałego Europejczyka. Wybraliśmy 20 lat temu właściwie, szliśmy długą drogą, krętą drogą. Udało nam się zbudować szerokie poparcie dla Unii Europejskiej. Wykorzystaliśmy te 20 lat i możemy z pełną satysfakcją cieszyć się z osiągnięć. Ale życie biegnie dalej. Mamy kolejne lata przed sobą, które nie będą łatwe. Ja uważam, że dzisiaj Unia Europejska być może stoi przed większymi wyzwaniami, aniżeli wtedy 20 lat temu. Rozszerzenie, to wielkie rozszerzenie Unii Europejskiej dokonane w 2004 roku było taką ostatnią, dobrą, pozytywną, optymistyczną decyzją, jaką obserwowaliśmy, w jakiej uczestniczyliśmy. Później przyszły już same kłopoty, bośmy mieli kryzys finansowy, mieliśmy kryzys migracyjny, COVID, agresję rosyjską na Ukrainę. A w takim świecie żyjemy. Żyjemy w świecie, który buduje nową strategiczną architekturę. A ta walka o pozycję w tej nowej strategii, w nowej tej geopolityce oznacza dzisiaj chaos ze wszystkimi konsekwencjami, z wielkimi niebezpieczeństwami, jakie widzimy i które jeszcze możemy zobaczyć. Dlatego tak ważne jest, abyśmy tego ducha europejskiego, tego ducha, który kiedyś motywował króla Eryka, a później wiele, wiele lat później ojców założycieli Unii Europejskiej, tak jak pan Krzysztof Zanussi słusznie powiedział, najpiękniejszego, największego, najbardziej udanego projektu politycznego w historii cywilizacji, tego ducha trzeba podtrzymać. Trzeba go podtrzymać przez, po pierwsze, naszą aktywność. Dlatego 9 czerwca, to jest bardzo niedługo, bierzmy udział w wyborach europejskich. Przepraszam, że tą piękną uroczystość wykorzystuję trochę do takiej agitacji, ale z polityka zawsze to wylezie, także nie gniewajcie się na mnie. 9 czerwca głosujemy. 9 czerwca głosujmy za tymi siłami, które chcą mocnej Europy w tym nowym świecie tworzącym się.
w tym świecie, w którym trzeba będzie konkurować z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi i prawdopodobnie z Indiami i w których musimy wykorzystać co najlepsze w naszej tradycji, a jednocześnie pokazać, że jesteśmy gotowi być w tej konkurencji dobrzy, w nowoczesnych technologiach, w walce ze zmianami klimatycznymi, w budowaniu społeczeństwa i obywatelskiego, i polityki socjalnej, w kształceniu młodych ludzi. Nas na to wszystko stać. Europa ma potencjał. Mamy ludzi, tylko czasami brakuje nam wiary, że można to zrobić i czasami brakuje nam energii. I o tą energię apeluję, szczególnie do młodego pokolenia. Jestem przekonany, że przed Europą jest dobra perspektywa. Niełatwa, pełna różnych zagrożeń, także tych, które będą płynąć z zewnątrz, bo na świecie są ludzie, którzy Europie źle życzą i którzy nie cieszą się z tego, że jest takim silnym cywilizacyjnym centrum. Ale my Europejczycy, także ci tu w Darłowie, pokazali to już, my możemy to zrobić, stać nas na to. Taka jest stawka tych wyborów 9 czerwca i takie jest zadanie na przyszłość także dla młodych ludzi, do których zwracam się na końcu szczególnie, bowiem spotykam się ostatnio z pokoleniem Unii Europejskiej, czyli tymi urodzonymi w 2004 roku i wiem, że dla nich wiele rzeczy jest oczywistych. Oni podróżują bez granic, bo przecież zawsze tak było, więc nie było. Oni nie potrzebują wiz, bo uważają, że też to nigdy nie było potrzebne. Otóż przypominam, było potrzebne. I wiele rzeczy było, które dziś są oczywiste, wymagały wysiłku, wymagały cierpliwości, czasami były wręcz nieosiągalne. To się stało i dzisiaj nie wolno Unii Europejskiej traktować tylko jako oczywistą zdobycz, bo ona wymaga wysiłku, ona wymaga energii, ona wymaga troski, ona wymaga wiary i ona wymaga czegoś, czego doświadczałem często słuchając i rozmawiając z Romano Prodim. Otóż chcę wam powiedzieć na końcu, Unia Europejska wymaga również naszej miłości, naszego dobrego uczucia, naszego gorącego uczucia do tego pomysłu, do tego projektu, który zapewnił Europie tyle lat pokoju, bezpieczeństwa, dobrobytu i jest w stanie zapewnić nam takie dobre, pewne, bezpieczne życie w przyszłości. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie prezydencie, i gratulujemy. Proszę teraz o zabranie głosu pana marszałka województwa zachodniopomorskiego i przewodniczącego kapituły pana Olgierda Gablewicza. Zapraszam. Szanowny panie prezydencie, szanowny panie premierze, wielce dostojni goście, no, na pewno trudno jest przemawiać po tak dostojnych, wspaniałych mówcach, tak wielkich osobowościach. Więc ja może powiem kilka zdań, dlaczego w mojej ocenie ta europejska nagroda jest wręczana tutaj w Darłowie, tutaj na Pomorzu Zachodnim. Bo ktoś może spytać właśnie dlaczego. A ja powiem dlatego, że Pomorze Zachodnie to jest kraina niezwykła. Ona jest niezwykła nie tylko dlatego, że wszyscy w Polsce, w Europie kojarzą ją ze 180 kilometrami przepięknych bałtyckich plaż, ze wspaniałymi lasami, po jeziorzami, rzekami. Ale to jest kraina niezwykła, bo tutaj każdy skądś przyjechał, każdy skądś przybył. 79 lat temu, kiedy Polacy przejęli odpowiedzialność za tę ziemię, przybywali nasi pradziadkowie, przybywali nasi dziadkowie, później przybywali nasi rodzice, przybywali z Wileńszczyzny, przybywali z terenów obecnej Ukrainy, z Lubelszczyzny czy Łodzi, tak jak moja rodzina. I przybywając tutaj, przywozili swoje tradycje, przywozili swoje smaki, przywozili swoje przyzwyczajenia, a będąc tutaj musieli się nauczyć tolerancji i otwartości dla drugiego człowieka. Pan premier Prodi dzisiaj powiedział, że Europa jest taką jedną wielką rodziną, która uczy się siebie nawzajem. A my jesteśmy taką mikrorodziną tu na Pomorzu Zachodnim, która musiała się nauczyć siebie nawzajem, musiała nauczyć się tolerancji dla odmienności, dla inności. I stąd myślę, że ustanowienie
tej nagrody właśnie na Pomorzu Zachodnim jest czymś naturalnym. Mieszkańcy Pomorza Zachodniego to euroentuzjaści. Tutaj poparcie dla idei unijnej jest jedno z najwyższych w naszym kraju. To miejsce, które przenikało zawsze kulturą skandynawską, germańską, słowiańską, tworząc pewnego rodzaju miks kulturowy. Przybywając na tę ziemię, nasi dziadkowie, rodzice musieli tej ziemi się nauczyć, poznać jej historię. Poznawali historię rodu Gryfitów, który przez 5 wieków rządził tą właśnie krainą. Poznawali historię jedynego króla, którego wydała ta ziemia, Eryka Pomorskiego. I starali się tą historię budować swoją przyszłość. 20 lat temu, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, ten przygraniczny było nie było region, bo poza 180 kilometrami bałtyckich plaż mamy też 180 kilometrów w naszym regionie granicy polsko-niemieckiej. Ten region transgraniczny zmienił się nie do poznania. Dzisiaj rzeczywiście żyjemy z naszymi sąsiadami, tak jak z jedną wielką rodziną. I myślę, że to wszystko właśnie spowodowało, że w tej Europie tak dobrze się poczuliśmy, tak dobrze wykorzystaliśmy fakt, że jesteśmy w Europie, a dzisiaj chcemy też dać coś z siebie tej Europie. Dlatego postanowiliśmy ustanowić taką nagrodę, żeby dać coś z Pomorza Zachodniego wspólnej idei europejskiej. Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej nagrody, wszystkim fundatorom, bo to jest nagroda społeczna, wypływająca z serca, z darów naszych donatorów. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję Kapitule, na czele której mam zaszczyt stać. To wspaniałe, szanowni państwo, że swoimi wspaniałymi życiorysami daliście markę tej nagrodzie. To jest naprawdę coś niesamowitego, że mogę, że możemy wspólnie z wami pracować nad tą nagrodą. I oczywiście bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję naszym nagrodzonym. Panie prezydencie, panie premierze, to dla nas przeogromny zaszczyt móc was dzisiaj honorować, móc wspominać naszą jakże krętą drogę do Europy, bo dzisiaj po tych 20 latach wszystko tak wydaje nam się oczywiste, że to takie było przecież proste, oczywiste i naturalne. A nie było ani proste, ani oczywiste, choć było naturalne. Trzeba było wiele barier pokonać i po stronie polskiej, i po stronie europejskiej. I to wy, panowie, tego dokonaliście. Wielki szacunek, wielki honor móc was dzisiaj tutaj gościć i jednocześnie nagradzać. Brawo. Ale dzisiejsze wasze wystąpienia też pokazują, że Europa to nie jest coś danego, tylko coś rzeczywiście zadanego i my musimy robić wszystko. Tak tutaj na Pomorzu Zachodnim, w całej Polsce, ale i w całej Europie, żeby tą Europę w tych bardzo turbulentnych czasach wzmacniać, rozwijać, rozszerzać i jednoczyć. Więc tą dzisiejszą uroczystość też dedykujmy silnej, przyszłej, pokojowej Europie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie marszałku. Drodzy państwo, zapraszam teraz do wysłuchania krótkiego koncertu w wykonaniu Mariusza Dziubka z orkiestrą. Będzie to muzyczny hołd dla niezapomnianej Olgi Jackowskiej Kory. Po koncercie zaprosimy państwa na debatę z udziałem obu laureatów, pana Aleksandra Kwaśniewskiego i pana Romano Prodiego oraz redaktora Adama Michnika. Patrzę na puste krzesło, ale jest.